Na program zaprasza Gumi Express. Z Gumi Express zajedziesz daleko i bezpiecznie. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu motoryzacyjnego Zza Kółka. Na wstępie chciałbym wszystkim bardzo podziękować za ciepłe słowa kierowane w moją stronę po emisji pierwszego odcinka. Szanowni Państwo, to co Państwo widzą za moimi plecami to nie są skutki jakiejś nawałnicy, która nawiedziła nasze miasto. Tak, zgadza się, rozpoczęła się długo oczekiwana inwestycja w naszym mieście. To jest budowa obwodnicy Suwałk. Zanim jednak będziemy cieszyć się miastem wolnym od ruchu tranzytowego, będziemy musieli zmagać się z pewnymi utrudnieniami przez wiele miesięcy. Jak informuje Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. I tak, droga krajowa nr 8, ulica Pułaskiego, ulica Szwajcaria, ulica Reja, czyli wyjazd na Jeleniowo, Rudka, Tartak, ulica Krzywulka i wyjazd z niej w kierunku Białej Wody i Potaszni, ulica 23 października. Wszyscy kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzanych oznakowań. Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że każdy plac budowy to dynamicznie zmieniające się środowisko i proszę, aby Państwo nie jeździli na pamięć, stosowali się do aktualnych oznakowań, ograniczeń. Dla pocieszenia dodam, że planowane zakończenie budowy obwodnicy datowane jest na około kwiecień 2019 roku. Zdawalność egzaminów praktycznych na prawo jazdy w Polsce jest bardzo niska. W 2014 roku było to 34,5%. W tym samym czasie w Niemczech było to 74%, a w Wielkiej Brytanii 46,9%. Choć egzaminy są bardzo restrykcyjne, w nijak sposób przekładają się na bezpieczeństwo na naszych drogach. W 100 statystycznych wypadkach w Polsce ginie prawie 8 razy więcej osób niż w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Jak zatem wybrać szkołę jazdy, która nas porządnie nauczy jeździć? Oczywiście przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy dobrze jest udać się do biura, popytać się, jak wygląda szkolenie, ile jest godzin teoretycznych, ile jest godzin praktycznych, jak wygląda cały cykl szkolenia, w których godzinach, jakimi samochodami, w jakim rejonie się uczymy jeździć. To wszystko jest bardzo istotne na szkolenie, bo później będziemy jeździć poza miastem, po ulicach, czy właśnie po drogach, a w centrum Warszawy, gdzie na przykład już sobie nie damy rady. Kluczowe znaczenie ma również to, gdzie będziemy szkoleni. Teoretycy doskonale wiedzą, że są gigantyczne różnice pomiędzy małymi miejscowościami, a wielką aglomeracją miejską. Bardzo ważne jest, żeby pojeździć też troszeczkę, niedużo, bo całego materiału nie przerobimy na trasach egzaminacyjnych, ale w okolicach ośrodka egzaminacyjnego, bo każdy rejon ma swoją specyfikę. Egzaminatorzy znają ten teren i oczywiście to wykorzystają, a my musimy pokazać kursantom, gdzie, jakie są trudniejsze miejsca. Oczywiście nie tylko pod kątem egzaminu, ale również, czy jest wyjazd poza miasto, żeby kursant mógł przejechać się z prędkością i 90-100 km, żeby pojeździł po centrum, żeby pojeździł po trudniejszych terenach, po wzniesieniach. Często, szczególnie młodzi ludzie, sugerują się opiniami znalezionymi w internecie. Nie bądźmy wobec tych opinii bezkrytyczni. To na pewno nam się przełoży na naszą późniejszą bezpieczną jazdę. Proszę pamiętać, że czasami dobre opinie są pisane przez ośrodki, żeby swoją wartość podnieść. Są też złe opinie i bardzo często złe opinie są albo przez kursantów, którzy nie douczyli się, a ośrodek nie chciał wydać im zaświadczenia, czyli odesłać profilu, bo jeszcze nie byli przygotowani, albo konkurencyjne ośrodki, żeby zrobić krecią robotę, żeby ten ośrodek zmniejszyć jego wartość, a podwyższyć swoją. Doskonałym źródłem informacji są nasi po prostu znajomi, którzy niedawno ukończyli kurs, są szczęśliwymi posiadaczami prawa jazdy. Możemy się ich przecież zapytać, gdzie odbywali szkolenie, jak się odbywało, czy w sposób przystępny
wykładowcy omawiali zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. To, jak jesteśmy szkoleni, w praktyce wychodzi bardzo szybko. Jak sięgniemy do policyjnych statystyk, widać wyraźnie, że w szkołach jazdy i w nas samych drzemie duży potencjał. Analizując dane o wypadkach na obszarze działania suwalskiej policji za ostatnie 12 lat, widać wyraźnie poprawę. W 2005 roku policja odnotowała blisko 100 zdarzeń zakwalifikowanych jako wypadek. Rekordowym był rok 2007. Do wypadku na suwalskich drogach dochodziło raz na 3,5 dnia. Kolejne lata były łaskawsze. Ostatnie dwa, liczba wypadków poniżej 50 na rok. W 2016 roku do wypadku dochodziło średnio co 9 dni. Znaczące było i wciąż pozostaje, mimo poprawy, krwawe żniwo wypadków drogowych. W 2005 roku na suwalskich drogach życie straciło 18 osób. W statystykach zapisał się tragicznie także rok 2009, 16 ofiar. Dopiero w 2012 roku liczba zabitych spadła poniżej 10 i od tego czasu niestety jest stabilna. 7-8 osób rocznie nie wraca do domu z suwalskich tras. W wypadkach tracimy także zdrowie. Rekordowym czarnym rokiem był 2007. Liczba rannych zmalała wraz z ilością wypadków. Od 2008 roku nie przekracza 100. Bardzo optymistyczny był rok 2016. 51 rannych. Oby tendencja spadkowa się utrzymała. W policyjnych statystykach słupki gwałtownie podskakują do góry, gdy bohaterkami są kolizje. Tylko raz, w 2011 roku, nie przeskoczyliśmy 1000. Według danych policji w minionym roku na każde 48 godzin przypadło średnio 7 kolizji. I ostatni wykres. Tego procederu nie uczą w żadnej znanej nam szkole jazdy. Pijani kierowcy. Każdy człowiek siadający za kółkiem po spożyciu alkoholu jest potencjalnym mordercą. Podobnie jak ci, którzy nie uniemożliwiają mu jazdy samochodem. Częste kontrole, zaostrzające się przepisy karne, większa świadomość, to wszystko przynosi skutki, ale bardzo powoli. Daleko nam do odtrąbienia sukcesu. W 2011 roku w co 69 zatrzymanym do kontroli samochodzie siedział pijany kierowca. Rok temu suwalska policja przeprowadziła niemal 61 tysięcy badań. Raz na 314 osób zdarzył się nietrzeźwy kierujący. A na koniec śmiesznie i straszno. Dwa mistrzostwa świata. Każdy w innej dyscyplinie. Jedyne co łączy te dwa filmy, to że bohaterami są kierowcy ciężarówek. Jeden po prostu mistrz kierownicy, drugi godzien nagrody Darwina. Zapraszamy na pierwszy klip. Panie i panowie, czapki z głów. Funkcjonariusze białostockiej drogówki zatrzymali do kontroli ciężarowego DAF-a. Dodajmy do tego, że uszkodzenie było poważne. Aby ułatwić sobie prowadzenie, kierowca zamontował domowe okno w miejsce szyby, uszczelnił pianką montażową i tak kontynuował jazdę. Tak naprawdę zabrakło jedynie firanek. Tym akcentem kończę dzisiejszy magazyn. Zachęcam do udziału, do podsyłania pomysłów, tematów, które Państwa by interesowały. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Do zobaczenia już we wtorek.